Cześć, witajcie, tutaj Mangetsu i chciałem wam przedstawić nową serię z Cupheada. Są to wycinki z live'u w formie odcinków, tak by móc miło z wami spędzić czas przy tej grze, jak i po prostu zaoszczędzić go na tych odcinkach. Nie ukrywam, że duży udział w tej decyzji miała sesja, którą teraz właśnie zaczynam i muszę naprawdę dużo się uczyć. Chciałem was też przeprosić za to, że niestety, ale muzyka troszkę jest za głośno w stosunku do mojego głosu. Na głośnikach powinno być troszkę lepiej mnie słychać, z tego co widziałem. Przepraszam was bardzo za to, mimo wszystko nie chcę powtarzać tego podejścia. Wszystko było fajne, naturalne, no i drugie podejście na live'ach do Cupheada było naprawdę klimatyczne. Jeśli wam się film podoba, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Naprawdę mam ochotę na tę grę, mimo że już ją ograłem kiedyś na live'ie, postanowiłem, że zrobimy sobie powtórkę i ogólnie to jeśli chodzi o Cupheada, przeszedłem go łącznie, żeby was nie oszukać, chyba 4 razy i za każdym razem miałem frajdę. W tym raz udało mi się go wymaksować. Zaczynamy i musiałbym sobie nowy save odpalić. Tu mam jednego save'a, który jest całkowicie wymaksowany, więc go sobie zostawię. Usuwamy sobie pierwszy save. Proszę bardzo, chcę usunąć filutek. A, i gram na tłumaczeniu, więc będzie, wydaje mi się, że śmiesznie dosyć. Bo tutaj, wiecie, jest Kubuś, jest filutek, filuś. I lecimy tutaj z nowym save'em. Kogo chcecie tym razem? Żebym grał Magmanem czy Cupheadem? Bo Cupheadem w sumie ostatnio graliśmy, nie? Może by było ciekawe, gdybyśmy grali teraz właśnie tym razem zielonym, zielonym, tak, zielonym, niebieskim Cupheadem. Naprawdę chcecie drugi raz Cupheada? Magmana może weźmiemy, tak, żeby wyróżnić jeszcze tego live'a. Dobra, bierzemy Magmana. Nie obchodzi mnie. Magman jest olewany przez nas wszemi wobec i mamy historyjkę związaną z Cupheadem. Raczej wszyscy ją już widzieli, ale jeśli nie, to dawno, dawno temu na magicznej malowanej wyspie żyli sobie dwaj braciszkowie, Filuś i Kubuś. Dorastali beztrosko pod bacznym okiem mądrego Czajnisława. Pewnego dnia braciszkowie bardzo oddalili się od domu. Mimo wielu ostrzeżeń Czajnisława zeszli na manowce i trafili do kasyna Diabełę. Nie mam pojęcia czemu... czemu tłumaczyli... przetłumaczyli tego diabła na diabełę, ale okej, dalej mnie to bawi. W środku Filuś i Kubuś zaliczają serię zwycięstw przy stole do gry w kości. Ja cię kręcę, wrzasnął na to Kości Król. To jest kolejne fajne tłumaczenie, Kości Król. Semrany szef kasyna, oni cały czas wygrywają. Niezła seria, chłopaki. Zaśmiał się ktoś, podszedłszy do stołu. Braciszkowie wstrzymali oddech. Był to właściciel kasyna, sam Diabełę. Diabełę! Może byśmy podnieśli stawkę, zaproponował szczerząc zęby w uśmiechu. Jeśli wygracie jeszcze raz, dostaniecie całą kasę mojego kasyna, zadudnił Diabełę. Ale jeśli przegracie, wasze dusze będą moje. Umowa stoi? Znęcony łatwym łupem Filuś przytaknął i chwycił kości, by nimi rzucić. Rany, baki, Filuś, nie! Krzyknął Kubuś, czuł bowiem co im grozi. Niestety było już za późno. Dwie jedynki, hehe, zaśmiał się Diabełę, uderzając w podłogę. Przegraliście! Braciszkowie zadrżeli ze strachu, gdy nachylił się nad nimi. No, to co z tymi duszami? Braciszkowie zaczęli błagać o życie. Możemy jakoś inaczej spłacić ten dług? Zagaił Kubuś. Tak, prosimy pana, dodał śpiesznie Filuś. Może i możecie, parsnął Diabełę, wyciągając listę. Mam tu spis nieuchwytnych dłużników. Przynieście mi ich duszę, a może puszczę wam to płazem w herbaciane kołki. Swoją drogą, jak się tutaj w tym miejscu zatrzymam, to tak jakby można by stwierdzić nawet, że Cuphead i Magman, przynajmniej w tym momencie, są tymi negatywnymi postaciami, bo jesteśmy takimi komornikami, którzy zbierają kontrakty od mieszkańców, którzy się buntują. Diabłowi nie chcą dać im, nie chcą dać mu właśnie swoich kontraktów, swoich dusz. No to ru! Ryknął Diabełę, po chamsku wywalając chłopców za drzwi. Macie czas do jutra do północy, żeby zebrać te dusze, inaczej wasze będą moje. Filuś i Kubuś byli tak przerażeni, że jak uciekali, to mało im buty nie podpadały. Chodź Kubi, wysapał Filuś, musimy znaleźć Czajnisława. Elder Kettle chyba to był Czajnisław. On będzie wiedział co zrobić. No i zaczynamy gierkę. Czym różni się gra między tymi dwoma bohaterami? Niczym, ale będzie nowa postać za niedługo. Shalice, która będzie już miała nowe ataki. Nieźleście się wpakowali, chłopcy. Wiem, że nie chcecie być pachołkami Diabełę, ale jeśli odmówicie, nie chcę wiedzieć, co was spotka. Na razie musicie udawać posłusznych. Lećcie po te cyrografy. Tylko przygotujcie się na niezłą przeprawę. Kumple waszego dłużnika nie przywitają was otwartymi ramionami. No ja też bym nie przywitał komornika po prostu, nie?
W ogóle też śmieszy mnie, że jednak ten dziadek do nas mówi w formie mnogi, kiedy ja jestem tylko Macbethem, ale okej. Możecie być wręcz pewni, że wyjdą z nich straszliwe bestie. Weźcie tę miksturę, żebyście mi nie tam uschli na wiór. Okej. Zyskacie dzięki niej niewiarygodne zdolności magiczne. Podejdźcie do mojego biurka i użyjcie mistycznego kałamarza. Musicie się przygotować na niezłą burtę. No i jesteśmy już Magmenem. Git. Dobra, to lecimy samouczek. Gra głośno dosyć jest, plus minus tak samo jak mikro. Ważne, żeby nie była zbyt głośno, nie? Jeszcze chciałem coś tam z odcinkami porobić. Teraz git. No to co, kucaby! I mamy skok. Speedrunujemy, oczywiście nie musimy... Speedrun, po czym się wywalił. Nie musimy tutaj rozwiązywać wszystkiego. Od tego był ostatni live i raczej tu nie ma nic ciekawego, jeśli chodzi o to. No to nieźle, muszę tutaj jeszcze tego sparować. Pyk. Mogę też duszę. I wiecie, czego się boję? Bossów nie boję się. W sensie, po prostu wszystkich bossów z gry jakoś się niezbyt obawiam. Ale najbardziej się obawiam tych wszystkich plansz run and gun. Tych, wiecie, bieganych, bo one no są, jakoś nie mam co do nich skilla specjalnego. Ale do bossów bez problemu. Dobra, mamy tutaj jabłuszko, on dawał nam chyba monetkę, z tego co pamiętam. Co ciekawe, kiedyś wyszła animacja z nim, jak Cuphead wyszedł na Maca. Hej chłopaki, co, wpakowaliście się w tarapaty? Ja też kiedyś taki byłem, ciągle szukałem kłopotów. Biegałem, skakałem, strzelałem. Teraz wolę spacerować i czasem coś obejrzę. Ale, pozwólcie, że wam pomogę, proszę bardzo. I daj nam 3 złote monety, nawet nie, że jedną. Jakoś zapamiętałem, że jedną. Z tego co pamiętam, to jeszcze w paru miejscach były poukrywane monety, ale najpierw chodźmy do sklepu chyba za 5 monet było. Coś do kupienia? Nie, mogę już coś kupić. Kupię sobie śrutówkę. To jest bardzo fajna brońka, która by biła naprawdę sporo z bliska. Na poziomy ran można się wkurzyć, no. Najbardziej się obawiam właśnie pacyfist. Nowo kupionych przedmiotów trzeba użyć, żeby coś wam tam dały. Zerknijcie do menu przedmiotów. No pewnie, że używamy, tylko muszę sobie przypomnieć. No Y mam z tego co widzę na padzie. Wezmę sobie, dobrze jest, na śrutówkę na drugi slot. Będziesz używać skrótów? Raczej nie, raczej przechodzimy wszystkich bossów. Chyba, że o czymś nie wiem. No i zaczniemy może sobie od tego Ślimakusa. Ego Ślimakus, taka była nazwa, Ego Ślimakus. Lecimy z Ego Ślimakusem. Postaram się jak na największy wynik to zrobić. Zmiana broni mi tutaj podpowiada. Jak coś to muszę też wam powiedzieć, że w Cupheada grałem sobie troszkę ostatnio, ale tylko... Oj! Zdążyłem. Tylko trochę, więc nie jestem rozgrzany, że tak powiem. Jakoś specjalnie, bo jakoś nałogowo grałem w niego ostatnio parę lat temu. Pyk. King's Time, no. Zawsze to samo skojarzenie jest. Lecimy z nim, zaraz druga faza. To jest oczywiście wspaniała muzyka. Parujemy, damy radę sparować? Nie, nie daliśmy radę, dwa tylko dałem radę sparować. Miałem też ulta niestety. W dół walnąłem, nie! Walę ultem w dół, kurczę. Dobra, bo ja za bardzo się odsłoniłem, przez to, że chciałem sparować dużo. Skup się na unikach mangi. Niekoniecznie na damage'u. Jak za pierwszym razem nie wyjdzie, to nic. Bo to jest dla mnie tylko rozgrzewka, teraz grób będzie. No i on jest najgorszy, jak nie mamy za bardzo tych... za bardzo innych ataków. Bo tak wali dosyć niefajnie. Dobra. Może się uda. Tylko to jest takie ryzykowne trochę, jak on przyjdzie nam piściubi tym ryjem durnym. Proszę. Ja nie lubię tej ostatniej formy, bo można się zamotać nieźle. No na przykład tutaj. Za długo to trwa. Dobra, jest! Ubiliśmy! Że to źle przetłumaczone. No Ego Ślimakus to jest beka tłumaczenie. Słabo było trochę z parowaniem. I 2 życia straciliśmy, bo przy parowaniu je to straciłem i potem jakoś tak głupio. Ale widzicie, fajny czas mamy. No i chyba będzie czas B albo C. Co dostaniemy? Chyba B. B minus. B, B po prostu. Na padzie czy klawiaturze? Na padzie. Ta gra na klawiaturze. Można grać na klawiaturze, ale nie jestem fanem. Naprawdę nie lubię, nienawidzę na klawiaturze. Ostatnio próbowałem i potrafiłem ubijać bossów, ale nie było to dla mnie tak przyjemne. No i mamy pierwszy cyrograf od Ego Ślimakusa. To co, idziemy na Botanic Panic?
Panika Botanika, nawet przetłumaczyli to w ten sposób. Ja kojarzę właśnie po tych kawałkach, które słucham tutaj. Mafia Włoszczyzny, to jest spoko tłumaczenie. Botanik, panik. Większość tych nazw bossów się rymuje i nie tylko. Speedrun Cupheada. Dobra, lecimy, nie ma co. Będzie duo w Cupheadzie, czy będzie w ogóle? Wiesz co, z tym jest taki problem, że osoba, z którą musiałbym duo robić, musiałaby być obok mnie. Dobra, dałem radę sparować. Dlaczego obok mnie? Z prostej przyczyny. Mianowicie... nie! Dobra. Że Remote Play nie pozwala dobrze na odpowiednie opóźnienie, że tak powiem. Nie, dobra, straciłem życie. Żeby to było możliwe. Przechodzenie we dwójkę. Więc musiałaby na przykład, nie wiem, jakby Ryfek chciał zagrać, musiałby do mnie przyjechać, albo ja do niego. Tutaj też jest sekretna faza. Można o nie! Łza na mnie poszła. Ły. Płaczę. Ten bosik jest łatwy, ale ja trochę wykminiłem z tym parowaniem, tak w głupi sposób. Dobra. Pumkamy, zaraz będą te jego ataki. Benz. Okej, lecimy z tym. Czemu Ryfek terrarii nie wypuścił, bo nie nagraliśmy? Nie chciało mu się, czy tam nie miał czasu, nie wiem. Dobra, lecimy z nim. Za pierwszym razem wszystko, może się uda. Może kiedyś będę w Cupheadzie tak dobry, że uda mi się wszystko za pierwszym razem przejść, to z bardzo dobrym wynikiem. Teraz już robię większość przynajmniej, jazda z marchewą. Dokładnie tak! Kupisz niewidzialne dasze? Na pewno, bo to jest jeden z moich ulubionych tych właśnie perków. Tak samo autoparowanie jest super. Ale to tam później, na wszystko przyjdzie czas. Chyba B plus będzie jakiś, A minus, coś takiego? A minus. Bendy nie przychodziłem. Ciekawiło mnie to swego czasu, na czym to polega, ale jakby nie zdążyłem się w to nawet wdrożyć specjalnie. No i mamy kolejny kontrakt. Ulubiona broń, śrutówka i ten taki bąbel. nie ma sekretnych bossów, te sekretne... Serio, wy mówicie o tym sekretnym pod mostem. Ludzie dalej w 2022 roku myślą, że to jest naprawdę? Nie mogę. Co to? To nie! Żadnej forsy w banku. Prędzej małpim stryjem zostanę. O ile wiem, to miejsce też może być pod kontrolą diabełę. Jak rozproszę kapitał, to nigdy nie dostaną mojej kapuchy. A jak ktoś znajdzie jakąś monetę albo dwie, to niech ma. Mówię wam, co to? To nie. Tutaj dziś mamy właśnie poukrywane monety, tylko nie pamiętam gdzie. Możliwe nawet, że gdzieś tutaj. Na pewno tam za drzewem gdzieś u góry jest. Kiedy DLC? Pewnie za pół roku wyjdzie. Najwcześniej, bo oczywiście twórcy Cupheada lubią przeciągać. Ja sobie poziom Run and Gun zostawię na później. Wolę chyba teraz przejść Hildeberg. A co to? Chcecie latać samolotem tak jak ja? Ha! Dopóki nie przestudiujecie tych planów, wara od kokpitu. Dużo już zrobiłeś na tym live, bo dopiero dołączyłem dwóch bossów. Ale to prości po sobie, to na początku idzie super szybko, a potem zbiecie i już jest problem. To parujemy, nie wiem, i wychodzimy. Czy... Kiedyś robiłeś już serię live z Cupheada, z jakiego powodu pojawiła się kolejna? Że niesamowicie lubię tę grę i niesamowicie mam ochotę. Dobra, ludzie, lecimy teraz Hildeberg. Złowrogie zeppeliny. To jest Zeppelin Fritlin, tak się chyba to nazywa po angielsku. Ale speedrunujemy dzisiaj. Może się uda naprawdę fajnie czas wykręcić na tych bossach. Mam nadzieję, że tak. I też wam powiem szczerze, że ja jestem fanem czerwonego koloru. Nawet jak moja postać na miniaturce. Swoją drogą, jak wam się podoba mój nowy awatar i postać na miniaturce, bo właśnie jest powiązana z Cupheadem. Bardzo mi się podoba ten styl i jako, że mam fazę ostatnio, no to jest jak jest. Nie! W łeb mi walnął. Pog. Mam wrażenie, że po prostu pasuje do mojej postaci, że zostało to tak fajnie wykonane, że po prostu dobrze jest, co mam powiedzieć. Gdzie się używało innego ataku? A nie mam jeszcze pewnie tego takiego, tych bomb. Hehehe. Dobra. Tu się zamienia mniejszy stateczek, tak, a stary awatar lepszy. Ja myślę, że większość się po prostu przyzwyczaiła. Druga sprawa, że no inny styl na pewno, nie? Kreskówkowy tu jest. Kreskówkowy kontra taki chibi anime. To na pewno tutaj są zwolennicy takiego i takiego stylu. Dobra. Nie wiem, do mnie zawsze Cuphead bardziej przemawiał niż Magmen. Magmen jest niebieski, ja wolę czerwony kolor. Więc już nawet nie chodzi o jego wygląd i o mniejszą rozpoznawalność. O, i teraz jest ostatnia przemiana. Ostatnia faza.
która zawsze mi się bardzo podobała i robiła na mnie wrażenie. Jeszcze kosmos z tyłu tam. Odpala się, noc. I jest księżyc. Dobra, mam teraz ulta. Chyba walnąłem ją. Właśnie nie jestem pewien, bo się jakoś obiłem. Mogę przelecieć. Mogę przelecieć. Tu przede mną się zrobi. Bo te stateczki tak, te UFO się odpalają w zależności od tego, w jakim położeniu są. Ten brązowy przed nami, a czerwony pod, jak my jesteśmy pod nim. O, dobra, no i co? I ubiliśmy też Hildeberg. Nie wyobrażam sobie Mangetsu na niebiesku. No ja też. W ogóle mam wrażenie, że mój komentarz trochę kuleje przez to, że staram się też skupić na gierce, ale daję sobie wszystko, ludziska. Ten jest git, ale starczy się trochę lepiej prezentował. A mnie się właśnie podoba bardzo tło i myślę, że żeby do tego tła, w sensie do tego awatara dodać jakiś baner, który by bardziej pasował, niekoniecznie właśnie z Terrarii. No i mamy A na Hildeberg. Jakbyśmy tam nie umarli raz, to by było tutaj nawet A+, chyba. Używasz pada od Xboxa 360, tak jest. Donate przeczytam na koniec live'a. Przepraszam was bardzo za to, ale nie ogarnąłem sobie, bo miałem sytuację naprawdę randomową przed tym live'em i na styk zdążyłem tutaj. Tu jest moneta, jak widzimy, ale nam ludzik zesłania. Na co się gapicie? Na mój szton? To nie moja wina, nie mogę się odpędzić od tych dłużników kasyna. Teraz będę musiał oszczędzać na naprawę ostrza. Mógłby ktoś wreszcie rozprawić się z tym kości królem. No i niestety nas nie puści, później nas puści. Albo się tam jakoś szło, a później zniknie z jakiegoś powodu. Dobra, no to Flauiego bijemy, to tak mówicie. I przydałoby się wkrótce te ranengany dopieścić, żeby mieć monetki, bo nie wyobrażam sobie bez innych pocisków to przechodzić. Furia Flory. Tu właśnie Flory Fury. I macie kwiatka, proszę bardzo, Flaui. Kwiatek ma bardzo fajną muzykę i swoją drogą jest filmik na YouTubie, gdzie orkiestra na żywo gra tę muzyczkę, tylko trzeba tu sparować. Udało mi się jakimś cudem, nie wiem jak nawet. Nie! Nie! Tu był jeszcze! Nie usunął się. Poszło źle. Muzyka głośna. Dalej jest głośna muzyka. O Boże! Ja chciałem, żebyście posłuchali ze mną. YouTuber, który nie potrafi muzyczki ustawić na live. Wiecznie z głośnością ma problem. Dobra, sparowane. No i niestety ludziska, pierwsza śmierć. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Lecimy. Napiłem się samego siebie, ale to nic. Ej, ale że mnie tam bije tymi rękami. Za blisko podchodzę chyba. Nie sparowałem niestety, nie udało się. No ten Rusman to mi tak średnio coś idzie. Myślę, że byłem nastawiony troszkę inaczej. Kwiat jest idealnie zbalansowany. No właśnie wiem, jakoś tak zazwyczaj nie mam problemu z tym bossem. Ale tym razem staram się coś tam poparować i mi to średnio wychodzi. Lepiej iść na run and gun. No, żeby mieć pociski. Bo tu były... Było parę innych fajnych pocisków jeszcze pod niego. Co daje parowanie? Kartę i daje jeszcze... Dobra, mamy. Sparowaliśmy. Samo to, że na wynik to wpływa końcowy. Dobra. Druga fasa. Pyk, pyk, pyk. Sparowane. Powystrzelałem go nieźle. Tu już nie będę parował nawet. Chyba dam radę. 10 słów przed tragedią. No i jest! Nie lepiej zostawić 5 kart na Big Blasta. No właśnie, ja jeszcze nie mam Big Blasta, bo nie zrobiłem mauzoleum, kolego, wiesz? Dziku, ale pozdrawiam cię i widzę. Wspierający. Nie zrobiliśmy jeszcze. Właśnie o tym mówię, że brakuje nam jeszcze tutaj ulepszeń. Dlatego tak trochę średnio poszło. No dobra, jest git. No dobra, no to mamy kwiatka zrobionego. Może nie jest superowy wynik. Żaby są dla mnie trudniejsze osobiście. Jak staram się jeszcze parować, to w ogóle. Kurczę, ja nie chcę robić tych run and gunów, bo ja to będę siedział długo. Idziemy na żaby. Tylko na żaby były inne lepsze perki. Siema Ryfol. Akurat tutaj gadałem, bo ktoś mi zarzucił jakieś głupoty. Fajna muzyczka. Serio jest głośno gra?
się wydawało właśnie, że jest idealnie. Chcisz trochę grę. Siemanero, siemanero. O, parujemy. Nie! Niestety nie mam właśnie tego ulepszenia. Do mauzoleum sobie za niedługo pójdziemy. Ja nie wiem, dla jednych gra jest głośno, dla niektórych nie jest głośno. Ryfciu, jeśli możesz, to mi podpowiedz, czy dalej jest głośno gra, bo widzę, że naprawdę ludzie są podzieleni, bo chcą też posłuchać muzyki, która jest prześwietna, się nie dziwię, ale wiecie, jak chcę sobie jeszcze z tego coś powycinać, jakieś odcinki, to powinno to być porządnie rozrobione. Dobra, git. Round about jest dobry, no zgadzam się. Pyk. O! Tutaj może być już podczas tej fazy niefajnie. Nie! Dobra. Zobaczymy jak teraz. Pyk! Jest dobrze. Tu lepiej co dwa przeskakiwać. Żeby się nie zamotać w akcji, bo to coraz szybciej! Mamy to. Jest git. Nie, wstałem i niestety się dziabnąłem. Patrzcie ile mi zostało. Ale syf. No, lecimy żaby. One, jak widzieliście zresztą, mają takie ataki, że mają pięści, mają muszki. Ale to nie jest w sumie tutaj na trybie normalnym żadna przeszkoda. Na ekspercie oni robią te ataki równocześnie. To jest tragedia wtedy. Dobra, sparowałem. Dobra, sparowałem. Mamy to, jest idealnie teraz. Moja dziewczyna akurat nie ma w mieszkaniu, bo pojechała do rodziców. Nie! Dobra, to nie było warto tego życia. Ja właśnie staram się też bardzo agresywnie grać, żeby szybciej zrobić bossów. No właśnie, nie ma Kai w domu, tak jak mówiłem, bo pojechała do rodziców. Korzystam, live'a robię. Z tej okazji. A mnie jutro nie ma, bo do grafa jadę. Trochę lipa z tym. Żyć mało. Jeśli teraz się wywalę ludziska, na przykład na tych, o nie, byki są. Jeśli teraz się wywalę, to już nie gram agresywnie w tym podejściu. Znaczy w tym podejściu, na tym bossie. Dobra. Nie! Żaby! Skupić się teraz! Teraz coraz szybciej. Mamy to. Byki nie są złe, no dla mnie tak pół na pół. Jeszcze ani razu chyba tych tygrysów nie było, czy z tymi kulkami. Dobra. Jeszcze! Nie! Dobra. I parujemy. Nie, tygrysy! Dobra, udało się! Przed tygrysem! Ale jazda! Tutaj zrobiliśmy czas może taki średni. Odbicie fajnie, super pasek fajnie. Będzie B, B minus, B plus. Okej, mamy zrobione. Żaby też poszły za drugim razem, czy... No, za drugim. No to mamy mościk dorobiony. Kontrakt ostatni z tej wyspy. Czy też wam się wydaje, jak ja to przechodzę, że gra jest taka łatwa? Ja wcześniej tak grałem dużo w Cupheada, że to już jest praktyka. Nawet jak nie grałem trochę czasu, teraz to sobie przypominam i idzie mi o wiele łatwiej. Precz siło nieczysta! O, chwila, nie jesteście duchami! Właśnie miałam was odbić. Tak tu się rozprawiamy z duchami. Tylko dureń strzelałby do kogoś, kogo tam nie ma. A skoro mowa o niebyciu, niech zechcielibyście stąd wybyć, płoszycie ryby. Ja nie wiem, rywa łowi ryby. Taka to ironia. No i co? I lecimy robić mauzoleum, żeby mieć pierwszą umiejętność, czyli takie jakby taki cios z kubka był. Ta gra jest prosta do diabła i KD? Co?
duchy, parujemy. Łowi sobie męża, to jest tak zwany catfishing. Mamy duchy, duchy z pietruchy. Podstawka jest łatwa, gorzej z trudniejszymi wersjami bossów. W sensie sekrety, sekretne fazy, czy ja wiem, niektóre są łatwiejsze pod niektórymi względami. Chyba, że chodzi ci o ekspert. No to się zgodzę. Ale się postaramy też na live'ach ekspert zrobić. I co będzie? Ustawione! Żarty widzę coraz lepsze. Ta ryba jest sus. Dokładnie, mamy jej czarodziejskość. I ta postać dołączy do nas w DLC za niedługo. Rany, nie wiem jak mam wam dziękować za ratunek. Gdzie moje maniery? Nie przedstawiłam się. Mówią na mnie bajeczna czarka. Nie, ej serio tak nazwą tę postać w DLC? Bajeczna czarka? Ja pieprzę. Szukałam magii i te przeklęte duchy mnie uwięziły. A skoro mowa o magii, mam tu taki pomocny podarunek. Na malowanej wyspie są inne mauzolea. Może byście co? Niestety, zniszczyliśmy to mauzoleum, ale mamy, odblokowujesz nową super sztuczkę. Mamy super sztuczkę, ludzie. Orety, nie zapominaj, że super sztuczki magiczne przed użyciem trzeba założyć w menu. Dobrze, użyjemy sobie super sztuczki. Tutaj pyk, pyk, mamy super sztuczkę. Nie wiem, czy uratował po to, aby zniszczyć. Zniszczyliśmy budynek, ale Chalice jest uratowana, nie? Trzeba zrobić te run and gunę, niestety. Nie będę się długo tutaj męczył. Psoty w puszczy z tym run and gunem. Jeśli nie pójdzie mi tam za trzecim razem, to pójdę po prostu dalej. Bierz sekretną monetkę później. Natomiast, no run and guny źle wspominam. Jak widzicie, wszystko nam wyskakuje na łeb. Nie należy to może do moich ulubionych rzeczy. No... A monetki by się przydały wszystkie. Jakby tak pan na pasyfizm za pierwszym razem przejść. To było coś. Wiadomo, że już po ptokach. Ja muszę sobie przypomnieć, jak się w ogóle to przechodziło, bo... Nie! Tak średnio bym powiedział. Cztery razy, ja nigdy jej nie ukończyłem, bo nie miałem już siły ze smokiem. Na smoka trzeba wziąć takie bąble. Bardzo dobry atak na niego to jest. I wtedy staje się easy. Też się z nim męczyłem, póki właśnie nie zmieniłem broni. Dobra. Głupio, że spadają na łeb wszyscy. Straszne to jest. Tu też coś spadało. No nie, wypluł we mnie. Tak mówiłem, ja jestem bardziej pod bossów graczem niż pod run and guny. Ale i tak nie idzie najgorzej. Dobra, lecimy dalej. Pędz. Tutaj na pasyfist się śmiesznie przechodziło zawsze, żeby ten wyparować najpierw. Trzeba było sparować ten jeden atak, żeby przejść dalej. Mogłoby to nie wyjść. Nie. Już jesteśmy przy końcówce, ludzie. Mamy to. Bierz pieniądze i uciekaj. Mamy wszystkie 5 monet, czy nie zebrałem wszystkich 5? Nie pamiętam, kurczę. Czas dobry. Życie słabe, odbicia słabe, złotą monetę mamy wszystkie, git, mamy A minus, chociaż tyle. No i mamy mościk odblokowany, ten drugi run and gun jest straszny, jego się boję. A tutaj sobie może weźmiemy jakiś, co by można było wziąć? Czemu nie mamy w ogóle odblokowanych? Bomba dymna, ucieczka w niewidzialność. To jest fajne, albo autoparowanie byłoby git. Zastanawiam się co wziąć. Może bombę dymną wezmę po prostu? Nie, serce jest słabe. To się kupuje tylko po to, żeby móc następne rzeczy kupować. Bombę dymną sobie wezmę chyba. I automatyczne odbicie będzie następne. Dobra, i weźmiemy sobie ten czar.